Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jerecka. Na antenie Radia Żnin FM rozpoczynamy rozmowę dnia. Przy mikrofonie wita się z Państwem Ania Jerecka, a razem ze mną w studio dzisiaj przewodniczący Rady Miejskiej Żnina Dariusz Kaźmierczak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry drodzy słuchacze miasta i gminy Żnin. Panie przewodniczący, zapytam na początek, kiedy w końcu odbędzie się sesja? Pani redaktor, sesje odbywają się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Ale w ostatnim czasie nie dochodzą do skutku. A to już jest inny temat, z tego względu, że pan burmistrz zwołuje je w trybie artykułu 20 ust. 3, czyli są to sesje nadzwyczajne na jego tylko i wyłączne widzimisię. W związku z tym sesje się nie odbywają, w związku z tym, że ja nie mam jak gdyby czasu na odbycie i uczestnictwo w tej sesji, a moi zastępcy również nie posiadają tego czasu. W ostatnim czasie również dwójka moich zastępców, pan Andrzej Kurek i pan Sławomir Ryś, złożyli rezygnację w związku z tym, że byli nękani przez radcę prawnego, byli nękani przez kolegów, którzy do nich wydzwaniali, żeby przyszli, otworzyli niezgodnie z prawem sesję. Chciałbym tu powiedzieć, że żaden wiceprzewodniczący bez mojego upoważnienia takiej sesji nie może otworzyć. Dodam więcej. Nawet by nie mógł podpisać tych uchwał z tego względu, żeby mu wyrobić podpis elektroniczny, musi być moje pisemne upoważnienie, żeby takiemu wiceprzewodniczącemu wydać takie pozwolenie. W związku z tym podjęliśmy decyzję w rozmowach, że panowie podejmą taką właśnie decyzję dla dobra własnego i swoich rodzin, że rezygnują ze wiceprzewodnictwa do końca kadencji. Z tego co słyszałem, nie spotkało się to zbyt dobrym jak gdyby oddźwiękiem w naszej grupie, ale wszyscy to zrozumieli, że jest taka potrzeba chwili i ja postaram się do końca kadencji poprowadzić pracę Rady w sposób jak najbardziej profesjonalny, bez udziału moich zastępców, ale uważam, że będzie to wszystko dalej funkcjonowało bardzo płynnie. To ja chciałabym odnieść się właśnie do tej rezygnacji Sławomira Rysia i Andrzeja Kurka z funkcji wiceprzewodniczących kilka dni temu, właśnie po tej sesji, która miała się odbyć w poniedziałek na profilu burmistrza Żnina, pojawił się wpis. I tam takie słowa: mamy nieformalną korespondencję, być może o charakterze prywatnym, wszakże Dariusz Kaźmierczak, Andrzej Kurek i Sławomir Ryś to zżyci ze sobą samorządowcy. I czy jest to ściema? Pada takie pytanie. Nie, tutaj pracownik biura rady, który jest niedoświadczony, który został jak gdyby przeniesiony w teczce do biura rady, nie potrafił przyjąć korespondencji od wiceprzewodniczącego, który to przyniósł te dokumenty. Dokumenty były zaadresowane imiennie na mnie, w związku z tym, że ja nie chodzę do biura rady już około 2 miesięcy, z tego względu, że są wakacje i inne czynności. Poprosiłem pracownika biura rady, gdy przy jakimś tam podpisie przyniósł mi te dokumenty. Okazało się, że to jest rezygnacja. Zgodnie z przepisami rezygnacja, jeżeli się nie odbywa sesja, po 30 dniach następuje automatycznie. Przyjmując, że 7 lipca te dokumenty wpadły, a kiedy one zostały mi przeniesione, to dzisiaj nie jestem w stanie tego określić, czyli od 8 sierpnia panowie wiceprzewodniczący przestaną pełnić swoje funkcje. Chciałbym już wyprzedzić pani pytanie następne, jeżeli takie by było. Też było nieprawdą, co pan burmistrz pisze na swoim Facebooku. Nic nie było z tajemnicą. W dniu sesji o godzinie 15 poinformowałem wszystkich radnych poprzez biuro rady, że dwójka wiceprzewodniczących złożyła rezygnację i tu nie było żadnych prywatnych rzeczy. A drugą rzeczą to pan burmistrz powinien wiedzieć, od pracownika biura rady wyciągnąć, a nie opowiadać kto co gdzie nosi, gdyż na tą sesję już były przygotowane 2 sesje o rezygnacji, gdyby się odbyła o rezygnacji wiceprzewodniczących zgodnie ze statutem i ustawą. W związku z tym pan burmistrz po raz kolejny wchodzi w uprawnienia przewodniczącego rady i radnych. W ogóle nie wiem, na jakiej podstawie pan burmistrz wypowiada się na temat wiceprzewodniczących, ich pracy, ich rezygnacji. To jest ich indywidualna sprawa. Ja dzisiaj chciałbym im podziękować za trudną sytuację i
w szczególności panu Rysiowi, który przeszedł do naszej grupy, i panu Andrzejowi Kurkowi, którzy w sposób profesjonalny działali, zachowywali twarz w trudnych sytuacjach i bronili dobra gminy, budżetu gminy przede wszystkim, a także sprzeciwiali się bardzo złym decyzjom, gdzie dzisiaj mamy ich dalszy ciąg i na pewno je wyprostujemy, od WIK-u począwszy, skończywszy na budżecie gminy Żnin na rok 2023. Jeszcze raz chciałbym im podziękować, tym panom, i chciałem uspokoić wszystkich. Pan Andrzej Kurek i pan Sławomir Ryś dalej są ze mną, dalej są z grupą i dalej działamy w imię dobrej pracy na rzecz gminy i miasta Żnina. Do tego, co pan powiedział, jeszcze będę chciała się odnieść w późniejszej części naszej rozmowy, ale zapytam o to, czy ma pan tą wiedzę, że stał się pan obiektem komunikatu, który pojawił się na słupach ogłoszeniowych w gminie Żnin, i to całkiem sporego komunikatu, który został wywieszony na słupach. Przynajmniej ja na taki trafiłam w swojej miejscowości. I jak się pan odniesie do tego, co właśnie w tym komunikacie? W ogóle wie pan o takim komunikacie? Podsyłano mi, że był to zdjęcia, że był to bardzo słabej jakości dróg, padał deszcz, coś się tam rozmyło, ale powiem w ten sposób. Ten komunikat był typowym fałszem i kłamstwem w stosunku do mieszkańców i wyborców gminy Żnin. Przede wszystkim niech pan burmistrz napisze, dlaczego radni nie chcą wyrazić zgody na obligacje gminy Żnin, gdyż... To ja zadam to pytanie w takim razie. Gdyż burmistrz Żnina chce zadłużyć gminę na 16 milionów złotych, a te 16 milionów złotych chce spłacić po 10 latach, czyli ja już go nie będzie. I ta kwota, w zależności jakie będą odsetki w Polsce, trudno powiedzieć, co będzie za 10 lat. Dzisiaj na poziomie tych odsetek będzie to do spłaty około 35-40 milionów złotych. No to może jeszcze wyjaśnijmy też na to, co te 16 milionów, bo nie każdy jest tutaj wilkiem polityki, jak pan przewodniczący, są też laicy, więc powiedzmy, na co te 16 milionów miałoby pójść. I tu jest właśnie problem, że pan burmistrz jest bardzo słabym gospodarzem, w ogóle nie potrafi rządzić i w ogóle nie rozumie budżetu. Jest, dla mnie to jest osoba, która powinna być zdyskredytowana na każdym kroku za swoje nieudolstwo, a może to w wyniku tego, że nie chodzi do pracy w urzędzie i nie rozumie budżetu. Proszę Państwa, z tych 16 milionów 9 milionów idzie na pensję, na to, co pracownicy mają dzisiaj dostać, stracić, i już tego nie będzie. To ja się pytam, kto na drugi rok do następne 16 milionów tylko napłaca. Gdyby te 16 milionów było to, co ja cały czas mówię, że w Żninie jest potrzebny duży basen dla młodzieży i dzieci, żeby walczyć z otyłością i żebyśmy jako miasto powiatowe mieli takie centrum sportów prawdziwe, nie takie jak nad jeziorem w słomianym kapeluszu, to gdyby dzisiaj burmistrz dał propozycję, że 16 milionów jest potrzebne na dokończenie basenu, który kosztował 60 milionów i z tego względu trzeba dołożyć, bo poszły ceny do góry, dostałby od nas te pieniądze ze zrozumieniem. Ale jeżeli burmistrz chce na bieżące wydatki, czyli na energię, na płace, na żninioka, na kierowcę, na paliwo, od nas te pieniądze, to ja dzisiaj mówię, tak jak mówiłem przy WIK-u, nie otrzyma tych pieniędzy. Ale to nie jest tak, że ja z moją grupą reprezentujemy tylko osoby, które blokują, żeby blokować. Nie. Ja dzisiaj chcę przedstawić program naprawczy gminy Żnin. Po pierwsze, dlaczego nie są ściągnięte jeszcze ponad 5 milionów zadłużenia z cukrowni? To już jest 5 milionów. Czyli to, co było... Co jest wygrane w sprawie, a odwołali się, a jest to związane z podatku. Tak, czyli tam zwolnienia z podatku. Drugie. Prawdopodobnie, bo nie znam wyniku za ten rok, ale przyjmijmy, że hipotezę zastosuję. 6 milionów mamy dywidendy w Nowago. Dlaczego burmistrz nie wycofuje swoich wniosków z sądu i nie rozmawia dzisiaj z zarządem Nowago? I dlaczego nie idzie na układ taki, żeby nam wypłacono tą dywidendę, a my zapłacimy im te 7 milionów, które jest związane z tym? Rozłóżmy to na 10 lat, te 7 milionów po 700 tysięcy, czyli mamy 10 plus 6 plus 5 z cukrowni, mamy 11 milionów. I zapytam jeszcze, jaki budżet roczny ma gmina Żnin? Obecnie będzie na tą chwilę około 120-130 milionów. Pewno na koniec roku zamknie się w granicach 170 milionów. Mhm. I następna rzecz.
mamy 11 milionów. Chciałbym dokończyć propozycję, jaką mamy do burmistrza Żnina. Ja kiedyś powiedziałem w radio, może w prasie, że, czy na sesji, że burmistrz w życiu nie wybuduje żadnego bloku. Również mamy zamrożone na inwestycje na następny blok 2 miliony. Te 2 miliony możemy przesunąć na inwestycje, które z tych 16 milionów tylko jest 4 miliony, 2 miliony przesunąć na inwestycje z tego bloku. To mamy już 13 milionów. To ja się pytam, dlaczego mamy brać 16 milionów, jak my możemy zrobić to bez odsetek, bez zadłużenia gminy. Bez zadłużenia, tylko po gospodarskiemu, tylko w rozmowie z partnerami, żeby doprowadzić do porozumienia. I w ten sposób. Bo tutaj jeszcze wisi widmo tego, że Nowago wygra sprawę w sądzie. Nie, ja jestem bardzo przekonany, że Nowago wygra sprawę. Jest to będzie 7 milionów, przyjdzie nakaz zapłaty, no i wtedy już nie daj Boże, bo nikt nie pomoże. I 16 milionów zabraknie. No nie tylko 16, bo 16 plus 7. I tu jest ten cały problem. A problem się zaczął od tego, że jak ja powiedziałem w lutym, że budżet jest źle skonstruowany, problem polegał na tym, że założono, że środki wolne to są takie, które przychodzą po rozliczeniu z urzędów skarbowych, wpłyną do gminy Żnin między 5 a 7 milionów. Nie wpłynęło tyle, tylko wpłynęło 2 miliony. To na początku nam zabrakło 5 milionów. Ja nie rozumiem błędu technicznego, jaki wykonał burmistrz, gdzie tak długo była walka o budżet, że w dniu budżetu nie wypuścił uchwały o obligacjach. On zrobił szkolny błąd, jako taki chłopak z prowincji, który nie wie, na czym polegają finanse. I on dzisiaj, w połowie roku, chce wszystkim powiedzieć, że trzeba dać 16 milionów, żeby było na światło w urzędzie. No jest, od nas jest wszelki sposób nie do zrozumienia, w jaki sposób on chce zadłużyć gminę Żnin, zadłużyć panią, mnie i każdego z mieszkańca. Za chwilę ludzie się obudzą, jak będą płacić za wodę i ścieki. Właśnie w ten sposób sam działania, gdzie wybudowana oczyszczalnia za 600 tysięcy, za 60 milionów prawie, przepraszam, a dalej płacimy 400 tysięcy kary do, żebym tu nie pomylił nazwy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska plus innych, z tego względu, że nie spełniamy wymogów. I znowu tu odpowiem. Panie burmistrzu, tak jak pan źle rządzi gminą, tak pan w WIK-u źle rządzi. Po co jest ta rura słynna, którą jak ja mówiłem o 3 lata temu, to wszyscy na mnie patrzyli, co ja mówię, 960 tysięcy zakopana, nie płynie tam kropla wody. Ja się pytam, 1 000 000 zł. Po drugie, w statucie i ustawie nie ma nigdzie zapisane, że WIK buduje place zabaw, fontanny, inne rzeczy, tylko dostarcza gminę wodę i odprowadza ścieki. 700 tysięcy poszło z pana decyzji na fontannę. To jest 1 700 000. A dzisiaj się od nas żąda, że oni mają 1 600 000 na samochód. To proszę państwa, zrozumcie. Ja chcę, żeby wszyscy zrozumieli, że burmistrz płacze, i to właśnie wracam do tych słupów, płacze w ten sposób, żeby dać te pieniądze, żeby się temat zakończył. Ten temat się nie zakończy. My jak damy dzisiaj te 16 milionów, to problem się rozpocznie. Bardzo duży. To, co jest dzisiaj, to jest pokłosie jego 9 lat rządów, bardzo nieracjonalnego funkcjonowania budżetu. A dlaczego? Dzisiaj, gdzie jest Polski Ład, my powinniśmy robić największe inwestycje za 5%. Pasem za 60 milionów powinniśmy wybudować za 3 miliony. Drogę za 5% powinniśmy budować wszystko. Ja powiedziałem i mówiłem to już 4 lata temu. Gmina Żnin nie powinna wchodzić w żadną inwestycję, w której nie ma 50% dofinansowania. To kilkakrotnie powtarzałem. Proszę państwa, wybudowaliśmy bloki z bardzo małym dofinansowaniem. Wybudowaliśmy halę sportową na ulicy Wandy Pieniężnej. Dostaliśmy 2 miliony z 12 milionów. To gdybyśmy spółkę założyli, to byśmy z VAT-u więcej dostali. Pomosty 100% za nasze ryby. I tych przykładów byśmy mogli mnożyć. No i zabrakło takiej gminie jak Żnin, która w tamtym roku miała 170 milionów na podstawowe funkcjonowanie. I dzisiaj się ktoś dziwi, że małe gminy, taką jak Gąsawa, proporcjonalnie w długości dróg robi tyle samo dróg co Żnin. Z tego względu, no że jest takie zarządzanie. Też Janowiec tutaj można rogowo... Inaczej, no Janowiec, ja tylko bym pod jednym względem pochwalił Janowiec, z tego względu, że potrafili zmodernizować pół miasta jednym ruchem. Tak.
jednym ruchem potrafili zrobić 100 miejsc parkingowych, potrafili Nie przez kilka lat, jak to na i do tego zrobiono to tam po gospodarsku, że wszystkie ulice dojazdowe do ronda zostały odnowione poprzez nową nawierzchnię, nowe chodniki lub je poprawienie. No to wtedy można powiedzieć, że tam coś funkcjonuje, plus ta wieża ciśnień w tej okolicy, wszystko zaczęło tam funkcjonować i nabierać nowego wyglądu. Ja uważam, że Żnin ma jeszcze większe perspektywy rozwoju, bo z tego względu, że jesteśmy więksi i więcej możemy, jesteśmy bardziej zasobni, ale niestety nie mamy gospodarza. Burmistrz Żnina opowiada, że ktoś nie chce zrobić sesji, opowiada, że my szkodzimy gminie, niech powie i puści taką informację do mieszkańców gminy Żnin. Ja chcę was okraść na 16 milionów. Ja tych milionów nigdy w życiu nie będę spłacał, bo chcę zrobić z karencją na 10 lat. No proszę państwa, tak nie może być. Mhm. Ta sytuacja powoduje, że każdy z mieszkańców będzie obciążony długiem. I ten dług spowoduje recesję w gminie Żnin. Więc tak naprawdę z tej listy, która, tutaj wrócę do tego komunikatu, o którym wspomniałam, bo tam była lista inwestycji, które nie zostaną zrealizowane, dlatego że ta sesja się nie odbyła, jak na przykład Sulinowo, Słobomierz, Podobowice, też osiedla na terenie miasta Żnina. Tak naprawdę te inwestycje, te miejscowości dostają rykoszetem za te 16 milionów. Nie, nieprawda. Te wszystkie inwestycje się odbędą. Ale bez 16 milionów. Tak. To po prostu burmistrz kłamie, bo burmistrz napisał 15 myślnika, że potrzebuje 9 milionów na pensję, gaz i ZUS, a tylko na inwestycje jest 4 miliony, a z 4 milionów 2 miliony mamy w bloku komunalnym, które możemy od razu przekazać. I ja proszę o sesję, którą ja zwołam, w której będą tylko zmiany do budżetu. Burmistrz tego nie chce zrobić. Bez obligacji. Bez obligacji. Inaczej, my w budżecie mamy obligacje, które zabezpieczyły nasz deficyt. Ale nie kolejne na te... Ale nie dajemy uchwały na uruchomienie tych obligacji. Mhm. Bo uważamy, że w tym budżecie... Ja dzisiaj mówię, że należy zrobić w połowie roku rekonstrukcję. Ja dzisiaj odpowiedzialnie mówię, żeby nie było strachu, do końca, do połowy lub końca października w gminie Żnin się nic nie wydarzy. Na ten czas są zabezpieczone pieniądze. Pani skarbnik to, co może zarządzeniami przesuwa. Tam, gdzie jest Polski Ład i inne rzeczy, musimy przesunąć pieniądze lub wprowadzić do budżetu, żeby to poszło. Ale to nie ma z tym żadnego problemu. A dlaczego mówię, że do końca października nie ma problemu? Dzisiaj, gdybyśmy podjęli uchwałę o obligacjach, to proces uruchomienia tych 16 milionów jest na przełomie 2-3 miesięcy. Czyli do tego momentu gmina i tak jest zabezpieczona. Mhm. I gdybyśmy dzisiaj zrobili rekonstrukcję, to jest odpowiedzialny burmistrz, który nie ma na pensję, on na ostatniej sesji, która się odbyła, daje 200 tysięcy na Dom Kultury, na fundamenty, których nie ma? No to jeszcze są. To ja dalej zadam drugie pytanie. Jak ten burmistrz rządzi? Najpierw chodzi, krzyczy, robi manifestacje w sensie takim, obarcza też na mój temat, wypisuje i mówi, że trzeba dać 2 miliony do WIK-u, a dzisiaj, jak pani skarbnik mu uświadomiła, że brakuje mu 16 w jego budżecie, to dzisiaj o WIK-u państwo nie ktoś słyszy, że chce 16 dla siebie i 2 miliony dla WIK-u? Nie, już dzisiaj nikt nie mówi o WIK-u. Już dzisiaj nikt nie mówi, jak sobie WIK radzi sam, już burmistrz wie, że sobie nie da rady. No to ja się pytam, w jaki sposób oni sobie mają wszyscy poradzić, jak on tak źle. W październiku, listopadzie wszystkie jednostki przyjdą po pieniądze. Muzeum, Dom Kultury, wszyscy przyjdą po pieniądze. Tu jest jeszcze kwestia, tutaj wspomina pan o energii. Z tego co ja wiem, co zresztą chyba też padło kiedyś na którejś ze sesji, gmina Żnin tą umowę dotyczącą ceny energii ma do końca tego roku tylko. Tak jest, ona ma na promocyjnych cenę do końca roku. I od nowego ale roku będziemy... Znowu, jeżeli pani mówi o energii, no to ja znowu nie chcę nic mówić. No niby coś się tam dzieje poprzez moje... częste nagadywanie. No gdzie mamy rekonstrukcję oświetlenia w gminie Żnin? Gdzie mamy na naszych budynkach użyteczności publicznej? Częściej się to oświetlenie nie świeci w Żninie. Gdzie mamy panele? Gdzie mamy pompy ciepła zamontowane? Poprawienie energetyki? Że no nic tego nie mamy. U nas jest gospodarz, który nie ma zielonego pojęcia. Nie chcę tego używać, ale no niestety burmistrz Luchowski nie jest burmistrzem na te czasy. W ogóle nie chwyta się i nie wpisuje się w ramy dzisiaj prowadzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa, jakim jest gmina Żnin. Do tego trzeba podchodzić całkowicie inaczej. I dzisiaj nasza grupa mówi wyraźnie, należy dokonać rekonstrukcji w połowie roku budżetu. To, co jest niepotrzebne od imprez począwszy, poprzez wydatki, trzeba to ograniczyć i na końcu zbilansować to
pod koniec października, początkiem listopada, tyle ile potrzeba, tyle dać pieniędzy, jak już z niczego nic nie będzie można wyciągnąć. Ale wiadomo, że burmistrz nie zablokuje Żninioka. No to pani chce mi powiedzieć, że to jest racjonalne, gdzie na wydatki bieżące, a wydatkiem bieżącym było również drukowanie tych ulotek i rozwieszanie po słupach, to też były pieniądze. 2 ryzy, 5 ryz papieru, a on nie ma pieniędzy na prąd. No to jest gospodarz? To jest gospodarz? I takie sytuacje się u nas namnażają. Walczyliśmy z nim, żeby nie brał za garnitury, żeby sobie paneli nie zakładał z gminnych pieniędzy i dofinansowań, wyjazdów samochodem, na winobrania do Zielonej Góry i wszystkich rzeczy. Rachmistrzem się robił na siłę, tylko żeby brać pieniądze, 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 pieniądze. Niech mi pani odpowie, co to jest za gospodarz gminy Żnin, który został przez kryminalistę powołany na członka Rady Nadzorczej w Mroczy. Dzisiaj jest prawomocny wyrok, że wójt Mroczy dostał 2 lata do odsiadki bezwzględnej, a burmistrz został przez niego wybrany do Rady Nadzorczej. Czy burmistrz, który jest wybrany przez suwerena i chce pokazać, że jest osobą nieskazitelną, co powinien zrobić w takim momencie, podziękować za współpracę w takiej Radzie Nadzorczej? No tutaj myślę, że każdy może sobie sam odpowiedzieć. A drugą rzeczą, jak burmistrz doradza w Białych Błotach i w Mroczy, w takich samych spółkach komunalnych, gdzie u nas jest 100% udziałowcem upoważniony przez Radę Miejską do działania i ma rozpadającą się spółkę. No to państwo mi odpowiedzcie, co to za człowiek? I on tylko Facebooka, gruba szklanka, wieczór i pisanie. No, ale żeby to były fakty. W żadnym komunikacie nie napisał, że brakuje mu pieniędzy dla pracowników na pensję. No nie, są wymienione, tutaj mam tą listę akurat przed sobą, bo mam zdjęcie tego, więc tutaj jest cała lista, prawie 20 zadań, które miały tam być wpisane i taka tutaj sformułowanie dotyczące wynagrodzeń nie ma. No to ja się pytam, 16 milionów, to te 20 zadań ile kosztują? 2 miliony? 3 miliony? 4 miliony? A gdzie jest 9? Gdzie jest 10 milionów? Jak burmistrz napisze, brakuje mi na ZUS i wynagrodzenia 7 milionów. 1 milion na energię, wodę, wywóz nieczystości, plus tam jeszcze inne rzeczy związane z funkcjonowaniem gminy. No i wtedy, jak to burmistrz by napisał i napisałby, że drodzy mieszkańcy, chcę was okraść na 16 milionów, was zadłużyć, a wy później spłacajcie, bo mnie już tu nie będzie, na pewno, no to wtedy bym powiedział, że burmistrz mówi w sposób otwarty. Ja o moich wiceprzewodniczących, którzy zrezygnowali, podałem argumentację, że ci ludzie mieli dość nagabywania, wydzwaniania, mobbingu w ten sposób, że oni coś złego robią, a oni robili tylko dobrze. A tu się okazuje, że ta sprawa i tak będzie bardziej rozwojowa? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej będzie rozwojowa. Proszę pani, drodzy słuchacze, to co się dzieje w gminie Żnin, gdzie jest postępowanie prowadzone przeciwko Robertowi Luchowskiemu, przeciwko Pawle Sikorze, którzy wykorzystują swoje stanowiska, coś tak mi pachnie górą, to co w Sejmie słyszymy, kto co komu załatwia. Pan Sikora prowadzi działalność gospodarczą, nie składa oświadczeń majątkowych, nie ma zgody od burmistrza na prowadzenie. W jego PKD czynności, które on prowadzi w swojej firmie, takie same są w jego zakresie czynności, czyli dbanie o zieleń, praca nad wywożeniem nieczystości, produkcja gazet, inne rzeczy, hotelarstwo, gdzie nadzoruje Wenecję, wszystko to się jakoś komplikuje. Do tego dochodzi też, że w tej gminie w Wydziale Promocji działają osoby, które robią filmiki dla burmistrza zawodowo, też mają działalność gospodarczą i takie filmiki na zewnątrz sprzedają i robią to burmistrzowi. Dramat. No i ostatnia rzecz, którą chciałem na koniec powiedzieć, żeby wszyscy byli świadomi tego, co się wydarzy w niedługim czasie. No jest poważna sprawa prowadzona przeciwko burmistrzowi Żnina ze względu na, może nie powiem przyjęcie korzyści majątkowej, ale przyjęcie środków finansowych od pracownika urzędu. Sprawa jest bardzo rozwojowa, bardzo trudna. I burmistrz się tam rozpisuje. Ja już tutaj pół roku temu mówiłem o tej sprawie na antenie. No jeszcze nie zostałem pozwany do sądu, bo tak co chwilę mnie tam pozywają o coś. I chciałbym też, żeby pan burmistrz, który dzisiaj w Radio Żnin ma troszeczkę lepiej, częściej go się słyszy, no niech przyjdzie i odpowie, jak to było z tymi pieniążkami, które dostał i w kopercie A5
i jego najbliższy współpracownik też był w jednym momencie przy burmistrzu, jak te pieniądze krążyły między burmistrzem a tą osobą. Zapytamy. No proszę zapytać pana jeszcze, jak ten pan się nazywa, pan Dawid Kolasa. To są osoby, które powiedzą, jak przyjdzie pan pan Sikora odpowie, dlaczego tak robi, jak pan Burzyw odpowie, dlaczego tak robi i dlaczego przy tym wszystkim uczestniczy pan Kolasa. No, jak na te pytania wszystkie odpowiedzą, to będzie dobrze. Ja się obawiam, że podzielimy los Mroczy i to w niedługim czasie. Czyli, że będzie prokuratura. Nie, już jest prokuratura. Już jest prokuratura. Już dzisiaj prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko burmistrzowi Luchowskiemu i przeciwko Sikorze. Czyli mają zapaść wyroki. Nie, mogą powstać zarzuty. Wspomniał pan, że ta sesja się odbędzie, że te pieniądze będą, tylko bez tych 16 milionów obligacji, o których tutaj mówimy. W jaki sposób, kiedy, czy... Bo tutaj może wrócę do momentu ustalania budżetu gminy Żnin na ten rok. Wówczas, tak mi się wydaje, że umowa między panem a panem burmistrzem była taka, że to teraz grupa Dariusza Kaźmierczaka zwołuje sesję. Burmistrz się od tego zażegnał. Proszę państwa. Było tak? Czy była taka niepisana umowa? Była taka sytuacja, były takie ustalenia, ale ja Robertowi Luchowskiemu nie wierzę na milimetr. W 2014 mnie oszukał, dostał ode mnie pieniądze na kampanię wyborczą, byliśmy umówieni do pewnego działania wspólnego, wykonał ten ruch, a później zrobił mnie weekendowym wiceburmistrzem. I przy tym uczestniczył jeszcze Sikora, który nakręcał pewne rzeczy. Robert Luchowski jako wiarygodność, to mogą inni ludzie powiedzieć, którzy też do niego po coś chodzili, coś się z nim na coś umówili i jak to się skończyło. Pani sobie może prześledzić, gdzie jest dyrektorka żłobka, gdzie jest dyrektorka muzeum, gdzie jest dyrektorzy Domu Kultury. To wszystko byli jego ludzie. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Też się z nimi na coś umówił. I tak, my się umówiliśmy na ten sposób, że my zawsze będziemy zwoływać sesję, a burmistrz przedstawił swoje materiały. Ale złamał tą zasadę. Do pewnego momentu to funkcjonowało. Bardzo dobrze, ale złamał tą zasadę, bo się przestraszył, że dzisiaj będzie musiał postawić stan likwidacji WIG, ale niestety będzie się musiał przyznać, że przez jego działanie doprowadził do ruiny spółkę WIG, gdzie rozpoczynał od CBA, od złodziejstwa, milionów, które tam wszyscy nakradli, a dzisiaj nowy prezes mówi, że kradną na oczyszczalni ścieków. Tam wciągle wszyscy kradną. To może czas tak zrobić, żeby zarabiali. Bo ja powiedziałem, z wysypiskiem śmieci też było różnie i przeróżnie, ale dzisiaj Nowago nam płaci, gdzie mamy 20%, Nowago nam płaci pieniądze, około 2 milionów, w zależności jak tam rada nadzorcza z zarządem, właścicielem podejmą decyzję, ile chcą nam te dywidendy przeznaczyć na wypłata, ile na rezerwę, czy na inwestycje. A u nas, my mamy spółkę WIG, a ona jakby była jednostką budżetową, że jak nie mają pieniążków, to wyciągają rączkę i proszę nam dać. No to po co nam zarząd z Bydgoszczy? Związki zawodowe WIG-u określiły konkretnie. Trzeba zmienić radę nadzorczą, zmienić zarząd WIG-u i usiąść do normalnych rozmów, wybrać normalnego człowieka, przedstawić plan restrukturyzacji, pokazać prawdę, jaka jest w WIG-u, nie obarczać ludzi, nie prowadzić tam jakichś mobbingowych rzeczy, no i zacznie ta firma funkcjonować. Powróćmy do gminy. Jest połowa roku, zróbmy rekonstrukcję budżetu. Powiedzmy, co jest dzisiaj, na co nas stać, na co nie stać. Wyliczmy, ile czego trzeba dać i dajmy. A na razie jedźmy na tym, co mamy. I jak burmistrz Luchowski tego nie wie, to ja mu dzisiaj mówię. Do końca października, jak śpi spokojnie, nic się nie wydarzy. A to jest czas, w którym się powinien obudzić i zacząć rozmawiać na temat budżetu. Wyraźnie im powiedziałem i mówiłem, że nie chciałem doprowadzić do przegłosowania budżetu w styczniu i w lutym 2023 roku, bo powiedziałem, że ten budżet jest zły. Ja to wyraźnie mówiłem. I proszę państwa, jakby był dobry, to byśmy dzisiaj rozmawiali? To ja się pytam, Kaźmierczak zawsze wie, a oni nie wiedzą? To zanim cukrownia wzięła pierwszy milion, to ja mówiłem, że są problemy z cukrownią? To ja pierwszy na antenie tutaj 3 lata temu mówiłem, że z WIG-iem są problemy, a oni sobie medale przypinali.
otwierali wszystko, że jest wszystko dobrze. A ja 3 lata temu mówiłem, że jest źle. Muzeum. To właśnie tak chcę załatwić problem Luchowski z WIK-iem i z gminą, jak z muzeum załatwił. Podpisał złe umowy, ugodę Sikora. My zapłaciliśmy 1,5 miliona obcym ludziom za machiny i dzisiaj nie ma problemu w muzeum, ale gmina nie ma 1,5 miliona. I dzisiaj to się tak składa. Hala sportowa, pomosty, WIK, rury, fontanny, machiny. I tych milionków się zaczęło zbierać. I tak wygląda 9 lat drążenia gminy Żnin przez nieudacznika pod nazwiskiem Robert Luchowski. Panie Dariuszu, na koniec pytanie, bo nasz czas się kończy. Sesja na początku sierpnia? Nie, proszę pani. Pani redaktor. Czy dopiero wtedy, kiedy zobaczy pan propozycję? Sesja prawidłowo musi się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Mamy bardzo dużo czasu. Jeżeli pan burmistrz będzie dalej wykorzystywał zapisy ustawowe i będzie na siłę co tydzień zwoływał sesję, to mam nadzieję, że nie osiągnie nic. Albo inaczej, na pewno nie osiągnie nic i to jest jego niepowagą. Naprawdę proszę jeszcze burmistrza, żeby w przyszłym tygodniu wywiesił plakaty o bardziej przejrzystych w gminie Żnin i napisze, na co brakuje w budżecie pieniędzy i na co trzeba zaciągnąć obligacje. I prosiłbym również, żeby pani skarbnik wyliczyła na podstawie symulacji finansowych, ile nas będzie kosztowało za 10 lat oddanie 16 milionów złotych dzisiaj. Chociaż to nie będzie już problem obecnej władzy, a przynajmniej burmistrza. Ja myślę, że już nie będzie za chwilę pana burmistrza problemem, za może 2, może za 1,5 miesiąca nie będzie już problemem ten budżet. Dariusz Kaźmierczak, przewodniczący Rady Miejskiej Żnina, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pani redaktor. Drodzy mieszkańcy, gmina Żnin jest bardzo bogata, tylko nie mamy gospodarza. Nie musimy się o nic bawić, a pracownicy nie muszą się bać gminy Żnin, że nie otrzymają wynagrodzenia. Na pewno je otrzymają, ale że mają pracodawcę, który nie zabezpieczył ich wynagrodzenia na koniec roku, do końca roku, to mi jest bardzo przykro, ale zrobimy wszystko, żeby było dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jarecka.